Teraz gościem audycji jest Tomasz Tamborski, starosta Kobrzycki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zaprosimy Pana starostę w związku z patronatem nad pomysłem eksponowania szczątków samolotu. Historia tragiczna, jest nasze muzeum zaszczycone tym faktem, ale chciałem to przedyskutować, bo pomysł budzi także znaki zapytania. Spotkał się Pan już z taką interpretacją, że nie wszyscy krzyczą brawo, brawo. To znaczy, większość osób jednak tę inicjatywę popiera. Muzeum jest to takie miejsce, gdzie się pokazuje prawdziwą historię, jakakolwiek ona byłaby. A prawdziwa historia wyglądała w ten sposób, że w styczniu roku 2008 doszło do katastrofy, samolotu pod Mirosławcem. Zginęli polscy piloci, zginęła też cała załoga tego samolotu. I w roku 2009 jeszcze wtedy żyjący generał Błasik, dowódca sił powietrznych, otworzył pierwszą wystawę dotyczącą pamięci poległych pilotów. Mamy przecież w naszym Kobrzyckim Muzeum mundury tych pilotów, mamy pamiątki po nich, legitymacje, uniformy, stroje galowe, stroje mundury polowe. W roku 2010 do naszego muzeum pozyskaliśmy dwa samoloty Su-22 z bazy Mirosławca. Na tych właśnie samolotach latali polegli piloci z tejże bazy. Natomiast w roku 2013 Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż szczątki tego samolotu. Właściwie tylko w takim celu, żeby one gdzieś trafiły, być może do jakiejś huty, być może do jakiegoś zakładu, gdzie tego typu rzeczy się pozyskuje. Oczywiście z racji na to, że ten sprzęt w dalszym ciągu ma charakter wojskowy, mogła to zakupić tylko i wyłącznie firma posiadająca specjalną koncesję. Taka firma zakupiła ten sprzęt, natomiast my bardzo szybko pojechaliśmy do Mirosławca, obejrzeliśmy te szczątki, stwierdziliśmy, że jest dla nich miejsce w jakiejś tam części w naszym muzeum i tak naprawdę uratowaliśmy je przed całkowitym zniszczeniem. Za miesiąc, dwa te szczątki by właściwie zostały zniszczone bezpowrotnie i nigdy byśmy tej historii tak naprawdę nie mogli zobaczyć, nie mogli dotknąć, a jest to chyba taka dosyć duża, wielka okazja. Natomiast projekt ten, wcześniej żeśmy starali się skonsultować ze środowiskiem pilotów, rozmawialiśmy w tym zakresie i z pilotami ze Świdwina i z panem generałem Mikutelem, dowódcą 21. skrzydła, i również taką rozmowę krótką przeprowadziłem osobiście z panem generałem pilotem Lechemajskim, obecnym dowódcą sił powietrznych. Tutaj nie było żadnych przeciwwskazań, natomiast też mamy już pierwsze reakcje, bo postanowiliśmy zaprosić również wdowy po poległych pilotach. Wiemy, że część z tych pań do nas dojedzie, będziemy je gościli w czwartek właśnie na otwarciu tejże wystawy. No i były tą inicjatywą bardzo wzruszone. Więc być może osoby, które mówią w tym zakresie, że być może jest za wcześnie, bo to są jeszcze świeże, powiedzmy, rany. Mamy przecież raptem 5 lat, kiedy minęła ta katastrofa. No ale z drugiej strony, jeżeli nie pokazywać tych rzeczy w muzeum, to gdzie? My nieprzypadkowo wybraliśmy nasze Kobrzyckie Muzeum, aby te rzeczy eksponować i no, też czekamy. Ja jestem przekonany do tych argumentów, które Pan tutaj podnosi. To one nie ulegają wątpliwości, natomiast tutaj ja spotkałem się z opiniami pomnik czy muzeum. Muzeum czy pomnik, eksponat, czy jednak miejsce uświęcone no, śmiercią. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, panie doktorze, że będą dwa miejsca w Polsce, gdzie oryginalne części tego samolotu będzie można zobaczyć. Jedno to jest właśnie Kobrzyskie nasze muzeum, gdzie będziemy eksponowali przednią goleń, czyli przednie koła, tylną goleń, część poszycia kadłuba, włas ewakuacyjny, ale również statecznik pionowy z tego samolotu jest elementem obelisku, pomniku, który znajduje się w miejscu katastrofy, tak, w Mirosławcu. Tak. W związku z czym no tam nie było żadnych wątpliwości, żeby taki element się znalazł, więc no, wydaje mi się... W miejscu katastrofy. No. W miejscu katastrofy, no ale tak jak powiedziałem, no, to muzea są właśnie tym miejscem, gdzie należy tą prawdę historyczną pokazywać, jakakolwiek ona by była. To znaczy, nawet no, jeżeli to jest bolesna. To zawsze jest pewnego rodzaju dylemat, bo nawet jak tu były rekonstrukcje walk o Kołobrzeg, tak, to no byli ludzie, którzy się wzruszali, bo mówili, że to dokładnie tak wyglądało właśnie, jak oni mają w pamięci. I że to nie jest zabawa, że to nie jest
spektakl, tylko to jest męczeństwo. A tutaj mamy rekwizyt, który będzie eksponatem muzealnym w sytuacji, kiedy właśnie rodzi się pytanie, czy on nie powinien być no, jako sakrum, jako relikwie w zasadzie umęczonych ludzi. Albo spalony i zniszczony, albo z należnym szacunkiem. Czy muzeum po prostu pana pojęciu jest takim miejscem, gdzie oni się będą jakby... No proszę ci uwagę, że jest to jakby kontynuacja tego wątku, który rozpoczęliśmy w momencie, kiedy wdowy po poległych pilotach przekazały nam takie chyba najbardziej osobiste pamiątki, tak? Bo mundury, legitymacje wojskowe, służbowe, no, odznaczenia, medale, to są takie chyba najbliższe pamiątki, które pozostają po najbliższych, po mężach. I tutaj no, było otwarcie tejże wystawy. Tą wystawę, tak jak powiedziałem, otwierał wtedy jeszcze żyjąca dzisiaj świętej pamięci, bo poległy przecież w katastrofie smoleńskiej generał Błasik. Więc wydaje mi się, że takim kolejnym elementem no, mogło być, są właśnie te elementy. Cóż mieliśmy zrobić, tak? Bo mieliśmy jakby dwa wyjścia. Jedno wyjście to jest takie nic nie zrobić i wtedy bezpowrotnie by te szczątki zginęły. Wyjście inne przywieźć i co? I w jakimś okresie oczekiwać może na późniejszy moment, żeby to pokazać te rzeczy. Może nie w tym roku, może za rok, dwa. Trudno byłoby taką dobrą datę znaleźć. Stwierdziliśmy, że skoro mamy już się u siebie, odpowiednio przygotowaliśmy. Są naprawdę zrobione, wyeksponowane w sposób taki bardzo profesjonalny. Osoby, które będą tę wystawę zwiedzały, to jest taki cały kącik poświęcony właśnie tym pilotom, temu nieszczęsnemu zdarzeniu. No sądzę, że chyba decyzja jednak była trafna, bo były pytania właśnie, te, o których pan redaktor mówi, o pewnych wątpliwościach, o tym, czy nie są to rzeczy no, związane z jakąś tragedią. No ale przecież proszę ci uwagę, że w muzeum eksponujemy sprzęt z różnych katastrof z okresu II wojny światowej i ludzie tego potrafią... No to jest jednak odległość lat. No tak, tylko no, pytanie, która data jest... Która data jest dobra. W którym momencie data nie jest zbyt odległa, tak? Mhm. Czy to musimy... Panie starosto, myślę, że no, zadałem z dziennikarskiego obowiązku pytania, które nurtują radiosłuchaczy. Myślę, że czas zweryfikuje trafność tego pomysłu, zainteresowanie zwiedzających i pozostaje nam cóż, no, zaprosić na... Tak, zapraszamy wszystkich Państwa. Zresztą te elementy już można zobaczyć, tak? No bo wystawa oczywiście została przygotowana odpowiednio wcześniej, natomiast samo uroczyste jej otwarcie nastąpi w najbliższy czwartek, 12 września o godzinie 12. Jutro, tak. Jutro. Każda osoba, która interesuje się losami naszego muzeum, która interesuje się wszystkimi jego eksponatami, a w tym szczególnie właśnie tymi, które będą eksponowane, gorąco na ten dzień zapraszamy. Będą też same panie, które straciły swych najbliższych i wiem, że u nich powiedzmy na pewno przy jakichś tam emocjach, ale ten odbiór był jednak dobry. Tak? Tutaj no, nie spotkaliśmy ze strony żadnej krytyki, zresztą o to na pewno też przy okazji po otwarciu wystawy i o to zapytamy. No i na koniec jeszcze słowa podziękowania dla osoby, która wsparła pana finansowo w tym pomyśle, bo nie wiem jak tam dokładnie. No właśnie, tu trzeba właśnie powiedzieć o jakby historii dotyczącej możliwości pozyskania tego. Tak jak powiedziałem na wstępie, możliwość kupna z Agencji Mienia Wojskowego rzeczy o charakterze wojskowym, bez względu na ich stan, tak? Czy to jest rzecz nowa, sprawna, czy nie, mogą robić tylko firmy, które posiadają stosowną koncesję. Tutaj musimy powiedzieć i szczególne podziękowania skierować dla Państwa Marty i Rafała Michalskich z firmy Bastion, którzy zakupili część tego wraku, ten, który jest eksponowany i w sposób zupełnie bezinteresowny, nieodpłatny przekazali to na rzecz naszego muzeum i dzisiaj te elementy stanowią już własność muzeum i będą stanowiły na pewno element stałej wystawy, bo są w ramach tej stałej wystawy eksponowane. Więc jeszcze raz serdecznie Państwu Rafałowi i Marcinowi Michalskim dziękuję. No i my za pośrednictwem radia także dziękujemy. Dziękuję panu staroście za przybycie i do zobaczenia w Muzeum Oręża. Dziękuję. Dziękujemy.